Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy mówić o rynku soku pomarańczowego. W studiu witam Jakuba Jakubczaka, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zmiany nastąpiły na rynku produkcji soku pomarańczowego wśród pięciu największych graczy? Generalnie od 10 lat obserwujemy spadek produkcji soku pomarańczowego, właśnie wśród największych pięciu graczy to są Brazylia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Republika Południowej Afryki oraz Unia Europejska. Tak jak wspominałem, mamy generalny trend spadkowy w produkcji soku. W sezonie 11-12 wyprodukowano go 2,2 miliona ton, w sezonie 2021 mówimy już o 1,7 miliona ton, a to około 3% spadek na przestrzeni tych 10 lat produkcji. A jak się zmieniła dynamika konsumpcji soku pomarańczowego? Generalnie również na przestrzeni ostatnich 10 lat mówimy tutaj o spadku, spadku konsumpcji, szczególnie wśród państw uważanych za bardziej ekonomicznie zaawansowane, czy też regionów, takich jak Stany Zjednoczone czy Unia Europejska. Z kolei trend ten odwrócił się w pewien sposób w ostatnich 3-4 latach w krajach mniej rozwiniętych. Dobrym przykładem będzie tutaj właśnie Brazylia, wcześniej wspomniana, czy czy Republika Południowej Afryki, gdzie mówimy nawet o 40-50% wzrostach konsumpcji. Rokrocznych soku pomarańczowego. A jak kształtowały się ceny soku pomarańczowego patrząc wstecz przez ostatnie 20 lat i w 2021 roku? Generalnie obserwujemy tutaj trend wzrostowy, jeżeli chodzi o ceny. Mówimy tutaj oczywiście o cenach produktu benchmarkowego, czyli jest to mrożony koncentrat soku pomarańczowego z Brazylii. Jest to międzynarodowo uznawany benchmark cenowy, cenowy dla powiedzmy całego rynku soku pomarańczowego. Generalnie mówimy tutaj o wzroście. W roku 1999 cena plasowała się na poziomie 1600 dolarów za tonę produktu. W roku bieżącym mamy, to, mamy już 2100 dolarów za tonę. Dla porównania na początku bieżącego roku, czyli w styczniu, mówiliśmy o cenie 1800 dolarów za tonę. W trakcie tych 20 lat, o których mówimy, doświadczyliśmy też trzech dużych wzrostów cen dość gwałtownych w swojej wielkości, były to lata 2006-2007, 11-12 i 17-18. Wtedy te ceny rosły w górę o nawet 100 czy 150% w porównaniu do sezonów ubiegłych im i głównie te wzrosty były spowodowane negatywnymi warunkami pogodowymi u producentów takich jak na przykład Stany Zjednoczone czy Brazylia, a jak również i ogniskami chorobowymi e, owoca, e, które się przytrafiały w tym okresie. W przyszłym roku ceny soku pomarańczowego będą wyższe. Jakie czynniki będą miały na to wpływ? Jest wiele czynników, które mają wpływ na kształtowanie się cen soku pomarańczowego, a szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to rynek dość zmienny, a, poprzez swój niski wolumen produkcji a, i też właśnie skoncentrowanie większości światowej produkcji w dwóch regionach, czyli mamy tutaj Sao Paulo w Brazylii i Florydę w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też jednym z, naj, z najbardziej kształtujących cenę czynników jest, jest, są wszelkiego rodzaju negatywne warunki pogodowe występujące w tych dwóch miejscach i związane z nim mniejsze zbiory, czy też mniejsze przewidywane zbiory przez Ministerstwa Rolnictwa z tych krajów. I właśnie w tym roku mamy tego typu sytuację. Susza, susza w Brazylii doprowadzi do prawdopodobnie dużo mniejszego zbioru pomarańczy w sezonie przyszłym niż w naszym obecnym sezonie. W maju jeszcze mówiono o 9% wzroście w stosunku do sezonu poprzedniego. Wrześniowe estymaty mówią już o procentowym spadku produkcji owoców pomarańczy. Na Florydzie mamy podobną sytuację. Susze w okresie kwitnienia owoca doprowadziły do pogorszenia się jakości produktu. Owoce są małe, mają też farmerzy problemy z dużą ilością spadów. I październikowe estymaty USDA mówią już o 11% spadku produkcji w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto tutaj nadmienić, że rok poprzedni był jednym z lepszych w ciągu ostatnich 10 lat dla producentów pomarańczy. Zwiększony popyt na pomarańcze, na sok pomarańczowy plus bardzo dobre zbiory spowodowały, że rzeczywiście był to wybitny rok. W tym roku będzie gorzej. A drugim czynnikiem zdecydowanie będą koszty transportu. Koszty transportu w szczególności chłodniczego, morskiego, z którego na przykład głównie korzysta Brazylia podczas swoich eksportów, to Europy. Te koszty transportu rosły przez cały 2021 rok i według firmy Duris i wielu innych rynkowych benchmarków będą również rosły w roku 2022. Już teraz w trzecim kwartale bieżącego roku mówiliśmy o 4200 dolarów za 40 stóp ładunku w takich kontenerach, a w roku 2022 cena ta może przebić nawet 5000 dolarów za ten sam ładunek. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia.